O nie! Wszystkie questy mi się zresetowały. Nie wierzę. Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już 30. Oj, to będzie chyba 35 wtedy odcinek na kanale. Teraz jakby zobaczycie za chwileczkę część 34 odcinka, która nie została w niego jakby to powiedzieć, included, że nie została. Nie była jak częścią tamtego odcinka po prostu, ponieważ był za długi. W poprzednim odcinku tłumaczyłem, że wyciąłem dużą część i po prostu dzisiaj ją wrzucę i potem dogram jeszcze jakieś małe 10-11 minut. Boże, znowu to samo. Uspokój się tam na dole! I po prostu potem dogram sobie, jak robimy jeszcze więcej questów, a póki co zapraszam was do oglądania tamtej części. Stoimy odwróceni do bazy, jesteśmy na skraju mob spawnera. Dlaczego? Bo w bazie się sporo pozmieniało, mam nadzieję, że tam nic nie pokazałem. A możecie zobaczyć coś takiego, widzicie taki sznureczek w lewym rogu? Dobra, więcej nie pokazuję. W każdym razie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz, a ja was zapraszam do oglądania tamtej części, a potem kolejnej części. Nie można tego zrobić, czyli tylko z lootboxów wypada. Bardzo fajnie, to mi się bardzo, bardzo przyda. To z pewnością sobie aż tutaj wrzucę. Mogę wywalić tu w zamian. O, i teraz sortujemy. Dobra, jest posortowane. Tego farmera tu wrzucę. Dobra. To mogę jeszcze też tutaj odłożyć. Na przykład o tutaj. I wsadzić tu miecz. Właśnie. Znalazłem moją drugą różdżkę. I połączyłem je razem obie. Teraz mam niezliczoną różdżkę, ale tą taką drugiego poziomu. Dobra. Tutaj questy wykonaliśmy. Teraz musimy zrobić ten quest. I ja się zawsze zastanawiałem, jak go zrobić. Znaczy zawsze, od kiedy go widziałem po raz pierwszy. Bo tutaj jest create a team and claim the land around where you want to build. Czyli stwórz drużynę i jakby... Stwórz roszczenia do... albo stwórz roszczenia, albo przejmij po prostu, zdobądź. Nie wiem, jakim tu jest sensie użyte. Ziemię wokół miejsca, w którym chcesz budować i to też chroni nas przed griffingiem mobów, czyli przed na przykład wysadzaniem przez creeperów i tak dalej. Ja się zastanawiam, jak to zrobić. To pewnie jakąś komendą, co nie? Help team. Team. Na przykład. Okej, okay, team. Team, to rzeczywiście jest jakieś komendy. Status info create, na przykład ukośnik team create. Co? A ja jestem już w teamie? Jak to? Team info. No, aha, ale jaki ja mam team? A nie wiem. Team? Leave. Zrobię sobie nowego teama. Create. ID color. 1 i kolor, nie wiem, 0? Okej. Okay. Astral Hackers team. Udało się... Quest completed time player, co? Okej. Okay. No w porządku. No, jakieś tu rzeczy są. I jak to teraz? Team settings. Aha, to nam to pokazuje. Team, jakie były to jeszcze komendy? List, delete, help. Team get, team info, team join. A team help 2. Leave status. Okej, okay, ale jak się ten teren zdobywa? Slime? Help. No, zróbmy helpa. Ale to będzie, no właśnie, 19 stron koment. Dobra, bo to jest i tak quest na... tak... O nie! Wszystkie questy mi się zresetowały. Nie wierzę. Team Leave. I teraz wszystkie questy od nowa. No nie wierzę. O nie, najgorzej.
Ja, ale. Nie, dobra, uff. Jeju, jak dobrze. Zachowała mi się moja drużyna. O Boże, zawał serca. Zawał serca po prostu, że już po prostu straciłem moje wszystkie questy. Co się. Nie to, bo ja chętnie bym zrobił większość tych questów od nowa. Te fajne nagrody były bardzo. Ale ja bym tego nie zrobił, bo uważałbym to za oszustwo i bym musiał każdy quest na trybie kreatywnym przechodzić od nowa i potem wyrzucać nagrody. Ja bym tak to wtedy rozwiązał. I to byłoby tak strasznie długie i strasznie nieprzyjemne. Ja bym sobie normalnie backupa chyba włączył. Bo backupa ostatnio robiłem w ostatnim odcinku, więc żebym nie stracił. Szczerze mówiąc, wolałbym taką opcję niż odwrotnie. Dobra, ja już się w te teamy nie mieszam. Ja już. Ojeju. Strasznie się przestraszyłem, Giga. Ja już nie będę się mieszał w te teamy. Ja to już zostawiam w spokoju. Peace Candle, Flower Terrarium i Shoei Door. Właśnie, Malicious Doors to jest bardzo fajny mod. On nam dodaje takie różne drzwi i inne sposoby na zrobienie przejść. To jest super mod generalnie, znaczy jakby dużo on nie dodaje, bo dodaje tylko parę bloków dekoracyjno-użytkowych, ale użytkowanie jest zawsze takie same, prawie. Ale mimo wszystko uważam, że bardzo, bardzo fajny mod, bo dobrze zrobiony, te animacje są fajne, drzwi generalnie są fajne, fajny pomysł. Peace Candle to ja nie będę tego włączał, bo nie mam po co. No właśnie, będzie zabraniać mobom się spawnić w zasięgu trzech czanków. Więc to jest mi niepotrzebne. Co to jest, ja bym chciał wiedzieć. Mogę to postawić. O, mogę to postawić. Terrarium z kwiatkiem. Okej, to chyba jest blok dekoracyjny, coś mi się tak wydaje. Dlatego postawię go na moim piecu nuklearnym. I teraz możemy zabrać się za robienie normalnych questów, które tam były po tych teamach. Tu sobie wrzucę tą świeczkę. Dobra. Co to jest? Hanging Light. Fairy Lights. Okej. Orange Fairy Light. Tu mamy tak. Glass Pane'y. A ile tego potrzebujemy? 5. Dobra, a weźmy na przykład białe. Czyli tak, potrzebujemy 10 sztabek żelaza, a potem jeszcze od razu 15 potrzebowali, więc zrobię od razu tak. 5 sznurków. Sznurki były tu, prawda? Tak, a nie, my potrzebujemy tak, 10 żelaza i 6 żelaza. Dobra. Tutaj 5. Easy. Teraz to muszę odłożyć. I tak, potrzebuję dwie wełny, tak? A, czy jeszcze 8 sznurków? Kurde. No dobra, pójdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No ja tak kompletnie już wełnę zaczynam robić, bo ja, no zobaczcie, ja mam sznurków. 20 tysięcy. Ej, ale to jest mało sznurków. Zobaczcie, gunpowdera mam w ogóle 70 tysięcy, ale kości ja mam tu najwięcej, mam 200 tysięcy. O, ten flasha już w ogóle mam więcej niż gunpowdera, sprzedawałem go przecież ile? Bardzo, bardzo giga, dużą ilość. Siarka, 72 tysiące. A, strzał mam najwięcej tutaj, okej, w porządku. Możecie zobaczyć sobie, jak atakuje to działko. Nie wiem, czy widzieliście, znaczy widzieliście na pewno, ale nie wiem, czy pokazywałem wcześniej. No dobra, mogę już robić to tam, Fairy Lights, coś tam, coś tam. Tak się to robiło. O, i tutaj na dole glass pane'y. A co? Słucham? Halo? Halo? Zostałem oszukany? Proszę mnie tu nie oszukiwać. Biały barwnik to w takim razie kość. W ogóle ja muszę sobie wziąć ze stack kości i sobie wrzucić, nie wiem, tu. Do tej skrzynki. Tutaj, o. Bo ja. A, mam tu kości. XD. Nieważne. Ja nic nie mówiłem, zapomnijcie o tym. Po prostu jestem nieuważny, już nie wiem, co mam w swoich własnych skrzynkach. Jedna mi kość wystarczy, jeju. No, wiecie, już późno jest, troszeczkę jestem rozkojarzony. Ej, ile ten odcinek trwa? 30 minut trwa. O, cholercia. Dobra, to chyba będzie ostatni quest, jaki robimy. Tak mi się wydaje. No poczekajcie, ja zakończę zaraz nagranie i zobaczę, czy my cały czas to robiliśmy tutaj wszystko.
Bo jeżeli to jest jakieś duże cięcie tu było, bo jeszcze mocno naprawdę nie pamiętam. Bo jeżeli tak, to będę, to muszę kończyć. Teraz już muszę kończyć. Naprawdę, bo potem się nie wyrobię i będzie długi odcinek. Dobra, quest completed. No i 50 mamy za to, więc super. Step ladder. Dobra, zróbmy od razu też jeszcze tego, odwrotnie. Tego questa też zróbmy. To jest taka drabina z... A, to trzy drabinki wychodzą. No tak, zapomniałem znowu. To jest taka drabina stojąca, taka... O, właśnie, co nie? XD. Ale to fajne, fajne. Podobają mi się takie rzeczy. Oj, nie wyrzucaj mi mojego Infinite Fire. Oj, nie, nie, nie. Nie no, ale jakby zabieram to stąd. Mogę to zabrać? Prawym przyciskiem myszy? O, udało mi się. Postawię to na przykład gdzieś... tutaj. Pięknie. Dobra, muszę wam powiedzieć, sprawdziłem na nagraniu, rzeczywiście robiliśmy cały czas questy, cały czas rzeczy jakieś robiliśmy. Odbierzmy tylko nagrodę. Obsidian Water Walking Boots. To jest generalnie super, bo możemy to połączyć z Lava Charmem właśnie w kowadle. I będziemy mieli takie Lava Wadersy, tak jak dawno temu mieliśmy, używaliśmy. One powinny gdzieś tutaj być. Z pewnością są. Gdzieś tu może? Tak, są tu Lava Wadersy. To jest taki prekursor i... No dobrze, ale sprawdziłem, że rzeczywiście właśnie tak bardzo długo nagrywam. Ej, ale fajne są te światełka. Mogę je... I co? Nimi? Ale super. Ej, powieszę sobie tu na przykład? Nie wiem. O, powieszę to światełko. Chyba nie można na murku. Ale tu na przykład sobie powieszę. Ej, super, mi się podoba. Aha, to też nie mogę. A, to słabo. Ale mogę na pewno odtąd do na przykład tutaj. Nie no, super te światełka, podobają mi się, kurde. Nie no, klasa. Nie no, kurde, ja sobie tych światełek więcej zrobię, one mi się podobają. O, nie, te są za nisko, to potem naprawię. Ale o, tak można zrobić. To na przykład... O, tutaj sobie powieśmy. I odtąd na przykład tu. O. Nie, no super te światełka. Podobają mi się bardzo. One naprawdę bardzo ładnie urozmaicają tutaj naszą unknown unknown. Super, Vaila znowu się psuje. Ale to Vaila tak ma, no jakby. To nie jest określone rzeczywiście byt do przeglądania, więc Vaila nie wie, w jaki sposób ma to traktować. Aha, bo to jest jako blok w ogóle traktowany. XD, to jeszcze lepiej. Okej. To by było tutaj. No dobrze, właśnie sprawdziłem i rzeczywiście robiliśmy cały czas questy, więc muszę kończyć nagranie. O! Cześć! Hej! Pewnie jesteście z tego poprzedniej części odcinka. Witam Was bardzo serdecznie w mojej nowej, udekorowanej bazie. Powiedzcie mi, czy podoba Wam się w taki sposób, jaki to jest obecnie przedstawione? Takie mnóstwo tych światełek wiszących? Bardzo mi się ten pomysł spodobał i postanowiłem obwiesić całą bazę takimi właśnie światełkami. Nawet tutaj się udało mi, znaczy się udało, po prostu zrobiłem to tak, że po prostu tutaj jeszcze poza bazę nawet to zrobiłem. Oczywiście najlepiej te lampki wyglądają jak zwisają z wysokich obiektów do wysokich obiektów. Tak jak na przykład tutaj ta biała część, biała lampka. Widzicie tą lampkę? Ona jest naprawdę bardzo fajna, dlatego właśnie chciałem wykorzystać do tego piec, ale okazało się, że nie mogę na szkle tego stawiać, więc dobudowałem kolejne piętro, które się składa po prostu ze zwykłych cegiełek. Ona może nam mówić co ile jest 10 pięter, także... szklanych, czyli no jak widzicie cały czas pnie się ku górze nasza forteca. Znaczy forteca, Boże, wieża nieskończoności. Teraz moja baza wygląda ładnie, ale muszę wam powiedzieć, że jak sobie normalnie jestem, to mam, patrzcie, 60 FPS-ów, jakieś tam 59 przy normalizowaniu świata. Jak patrzę się na bazę i zbliżam się do niej, to zobaczcie, ta wartość spada nawet, oj, bez tego laga, nie liczymy tego laga, ale ta wartość spada nawet w momentach do 40 po prostu FPS-ów.
Najbardziej oczywiście lagującą rzeczą w bazie to ja jestem pewien, że jest ten mob spawner, to z pewnością to jest najbardziej lagująca rzecz tutaj, ale myślę, że te światełka wcale nie pomagają, ja myślę, że te światełka też są niezłym obciążeniem dla renderowania właśnie tutaj rzeczy generalnie w bazie i w ogóle. Więc no sorry, jeżeli gameplay nie jest już taki płynny, jak był na przykład w trzecim odcinku czy coś, ale no, no cóż, no wraz z postępem zwiększa się, wiecie, liczba bloków, liczba maszyn, liczba bytów i tak dalej, a my potrzebujemy dużo surowców, a niestety jest to otwarty świat, w sensie wyobraźcie sobie na przykład Skyblocka, tam nie ma tych milionów bloków, które są wokół nas, nie ma tych setek mobów, które się tutaj respią, tylko jest na przykład powiedzmy powietrze do generowania, które ma wartość powiedzmy 0, co nie? Więc no wtedy optymalizacja byłaby zdecydowanie lepsza, nawet gdybym właśnie taką bazę sobie mniej więcej zrobił, więc no, no sorki za to, ale no cóż, taka paczka, no nic z tym nie zrobię, ewentualnie mógłbym jeszcze ten RAM dokupić, co nie, no to jeszcze trzeba poczekać, nie wiem, czy ja nawet w ogóle serii nie zdążę zakończyć, zanim ten RAM kupię, nie wiem, postaram się powiedzmy miesiąc. Postaram się miesiąc załatwić ten RAM, no wtedy to na pewno za miesiąc nie skończymy serii, to na pewno mogę wam powiedzieć od razu. Mianowicie tak, ostatnio z tego co patrzyłem, to zakończyliśmy właśnie na tych światełkach i chyba na drabinie, z tego co pamiętam, właśnie tutaj mieliśmy ten quest zrobiony. Z tego powodu zrobimy sobie kolejne questy, jako że tutaj muszę dograć jakieś... A ze sprawdzeniem chyba 12 minut odcinka jest, to będę musiał zrobić no może z 10 minut odcinka tym razem, może może 12, nie wiem, zaraz się przekonamy. Znaczy zaraz się przekonamy, wy już wiecie, prawda, jaka jest długość odcinka. Dobrze, do tego questa będziemy potrzebowali crafting table i jedną płytkę. Zobaczymy jak działa ten blok, bo ja nigdy go nie widziałem, to się nazywa jak? Culinary Construct, czyli to prawdopodobnie jest też jakieś rozszerzenie Tinker's Constructa, tak samo jak Alloying Addon i Constructs Armory, prawda? A sprawdźmy Małpa Construct. O, to mamy Constructs Armory właśnie. Tutaj mamy Tinker's Construct, ten zwykły, więc przejdźmy tutaj dalej. Constructs Armory cały czas, przejdźmy jeszcze dalej, dalej Armory, ok. Constructs Armory. Nie, to już jest... To już jest zwykły po prostu Tinker's Construct. Aha, tu jest na przykład Culinary Construct, który nam dodaje tylko dwie rzeczy, no tak w sumie, rzeczywiście. Czyli tylko to mamy, no i oczywiście Ender IO Integration with Tinker's Construct, to też oczywiście się liczy do modów Construct. Nie wiem po co on jest ogólnie potrzebny, bo przecież wszystkie inne mody nie mają takiej integracji, a jakoś działają, co nie? Jaki mod na przykład dodaje... Weźmy jakiegoś moda, na przykład, o, Thermal Foundation jest zbyt takie oczywiste, na przykład weźmy uranium z Nuclear Crafta, takie wiecie, stopione, zaraz zobaczymy sobie, molten uranium, o, immersive engineering na przykład, no to dodaję immersive engineering, takie rzeczy, molten uranium, normalnie. Chyba, że to po prostu jest tak, że kiedyś, dawno temu po prostu, Ender IO, które było, jest już naprawdę starym modem, zrobiło właśnie takiego moda do integracji z Tinker's Construct, a dzisiejsi moderzy po prostu od razu uwzględniają już to właśnie z Tinker's Constructem. Dobra, tutaj widzę, że mamy włożyć chleb. Z tego co czytałem, to można bagietę włożyć, więc super. Wsadzamy bagietę i... Nie wiem, co by w takiej kanapce mogłoby być? Powiem tak, ser to na pewno, może jakieś mięsko, jakiegoś kurczaczka czy coś, chociaż, o, w ogóle mam tu nawet niezłą ilość diamentów. Może jakiś kurczak, może jakiś pork chop, co pierwsze zobaczę, to wezmę. No, rotten flesh akurat nie, rotten flesha to jednak akurat nie wezmę. O, tu mam ser w ogóle. Marchewka tak średnio bym powiedział. Co jeszcze jest? A, mamy coś takiego jak butter? Masło jest? Masło, w sensie bardziej takie masło. Solidified cocoa butter, no raczej średnio. Musiałbym sól z ciężkim kremem, o kurde, to nie chce mi się tego ogarniać. Nie, to zrobimy kanapkę z serem i z mięskiem jakimś. Tylko, nie no, w sumie to tak nie zadziała, bo się nabrzucuwa na przykład pork chop. A sprawdźmy chicken. Już tak wystarczy? Nie, a na przykład
pork. Oj, lag. Rk, pork. Co jest? Ja nie mam jedzenia? Nie mam mięsa? Halo, o co chodzi? Dobra, no to zróbmy kanapkę z serem. O, cheese sandwich. Cheese baguette. A na przykład... A możemy, nie wiem, dodawać tam inne rzeczy niż jedzenie? Spróbujmy dodać diament. Nie mogę diamentu użyć, kurde. Szkoda. No słabo, że nie mogę diamentu użyć, szczerze mówiąc. A dodajmy na przykład fasolkę. Zobaczymy, czy można fasolkę dodać. I o, jabłko na przykład ewentualnie dodamy. Ser, jabłko. Nie mogę fasolki, ale na przykład coś takiego to jest już niezłe. I zobaczcie. Bagietka daje nam 3 głodu i 3 saturacji. Kanapka z serem już 5,5 głodu i 5,5 saturacji. A z jabłkiem jeszcze dodatkowo 5 głodu i 5,5 saturacji. Znaczy... To wcześniej było 4,5 i 4,5, a teraz jest 5 i 5,5. No to quality average? Co to znaczy? Jakie average? Ty jesteś average w ogóle. O, zjedzmy sobie taką kanapeczkę. Zobaczcie, naprawdę fajna kanapka. Ja myślę, że to może tutaj zostać. Znaczy, ale nie w tym miejscu, nie w tym miejscu. Tutaj to nie może zostać. Konkretnie tutaj. Tutaj będzie. O, no i w porządku, już git. W ogóle mam trofeum pająka, nie wiem, czy pokazywałem to kiedykolwiek. Dobra. Tego questa mamy skończonego. I dostaliśmy za to Steelive Helm w ogóle XD. Dostałem kubek z kawą. Co? Aha, Zaxxy Additions, to fajnie. Zobaczcie, to nam saturacji dodaje 40, co nie? Czyli 8, czy 40 takich kęsów, czyli 80 saturacji punktów. Więc naprawdę XD. Tą fasolę to ja mogę wyrzucić. Nie. Ja moją kawę wypiję. Ja chciałem odłożyć Steelive Helmet. O. To i to wywalam. Jakie są tam następny quest, jaki jest? To jest bardzo fajne. Door Factory to jest bardzo fajna rzecz. Właśnie z moda Malicious Doors. Więc potrzebuję tak. 10 żelaza. W taki sposób to wezmę. Chyba było... 2 redstone, ale jeszcze po jednym żelazie redstone nie potrzebuję. Tak, to będzie tyle. Potrzebuję jeszcze tylko 4 cobblestone'a, żeby zrobić pistona oczywiście. Jeju, czasami jak klikam niektóre przyciski, to mi, to, nie wiem, nie działają mi, przestają mi... Znaczy, jakby pokazują mi... Po prostu wyłącza mi ekwipunek, okej? Okay? O, możemy jeszcze od razu w sumie zrobić, szczerze mówiąc. To nie wymaga zasilania, a przynajmniej nie wymagało kiedyś dawno. Sprawdźmy, czy dalej tak jest. Tak, i to jest naprawdę fajne, możemy tutaj sobie robić różne drzwi. Tylko, kurde, odwrotnie powinienem to położyć. No, jakby... odwrotnie. Dobra, no w każdym razie trzeba też zrobić od razu miniaturkę. Czemu ja mam wyłączony Night Vision XD? Trzeba zrobić miniaturkę, że lampeczki, co nie? Więc o, jest miniaturka pięknie zrobiona. O nie, teraz widzicie, o której godzinie nagrywam, najgorzej, ale dzisiaj jest piątek, więc spoko. Standardowe, sound type, whatever. Przede wszystkim wstawmy tu drzwi. A nie, bo to jest create door, czyli z materiału możemy to na przykład zrobić. Ja potem się tym zajmę, ja po prostu wam zaprezentuję, jak to działa, więc zróbmy sobie drewniane. Znaczy, dobra, zróżnicujmy to w 3 sposoby. Cobblestone i na przykład dirt. O. Plank, dirt i cobblestone. Można na to nawet kod zrobić. I tu mamy tak. Jak ma się otwierać? Na przykład Vortex. Niech się otwiera tak jak Vortex. I mamy Create Door, ale... Aha, jeszcze Sound Type. To na przykład... Pneumatic Door. O, i mamy Create Door. I mamy takie drzwi, które mają oprawkę drewnianą. Górna część jest z dirta, a dolna jest z... cobblestone. Jak otwieramy, to się tak śmiesznie robi. I jaki ma dźwięk? Aha, ma chyba dźwięk drzwi laboratoryjnych albo drzwi od fabryki. Nie, ma ten tych otwieranych do góry. Poczekajcie, pokażę. Malicious. Konkretnie tych drzwi. Tylko kurde, nie widzę ich tutaj teraz. A nie, tych drzwi. O, konkretnie o te drzwi mi chodziło.
Co to jest w ogóle? Force Field Controller, nie było tego wcześniej. Ale Rusty Hatch to też jest rzecz, którą będziemy musieli zrobić. Potrzebujemy 7 żelaza. No to zrobię to tak. Zobaczcie, ja normalnie gdybym grał Minecrafta zwykłego, to ja bym to wywalił. Ale jako, że grałem w Minecrafta, w którym mam tak super fajnego moda. O, w ogóle to nie zostało. Dobra, to jednak nie mogę tego przetopić. Chciałem powiedzieć, że zrobię z tego recykling, ale przygotowuję tutaj grafit, ponieważ. A właśnie, nie pokazałem wam tego projektu, a zaraz wam pokażę. Tylko kurde, widzę, że odcinek się zaczyna, już wiecie, się kończy zaraz. Ale pójdę i wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest Waypoint Reaktor 2. Mogliście go wcześniej zobaczyć i się zastanawiać. Tutaj mam zamiar zrobić reaktor 20 na 20, a się zastanowicie po co? A po to, że chcę wytestować, czy ja jestem w stanie. Znaczy, nie już wytestować, bo już to wyliczyłem. Po prostu chcę zrobić reaktor, który będzie miał na przykład jednego cela, wokół niego będzie 6 grafitowych bloków i wokół nich będzie 18 water active coolerów i wyliczyłem, że to będzie mi 2700 hitu na tick usuwać, a taka jedna komórka będzie wtedy generować jakieś przy maksymalnym paliwie to mogłaby. Chyba, bo miała 300% efektywność, prawda? Tak mi się wydaje. Więc fuel. Poczekajcie. Małpa nuc, fuel. Przy najsilniejszym w ogóle paliwie, jakie tutaj mamy, a jest to paliwo chyba wysokiej efektywności tlenek. Wysokiej efektywności paliwo z tlenku Californium 251. To jest chyba właśnie najbardziej efektywne ze wszystkich. Paliwo, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, zobaczcie, ono ma 900 hitu na tick, czyli idealnie by się właśnie pokrywało, a nie może być wyższa ta wartość, więc jakiekolwiek inne paliwo byśmy wstawili, to ten setup by działał. Więc bardzo, bardzo fajnie. Tylko się zastanawiam, jak dużo zużywałoby to paliwa, bo z pewnością dużo by zużywało. Ale jakbyśmy mieli na przykład takie, które. O, cyklop się zrespił w ogóle, XD, ale się zrespił jako champion, prawda? 4750 HP, więc średnio naprawdę. Jakby jeżeli będziemy mieli na przykład paliwo, które spełnia połowę tego oczekiwania, albo na przykład 1/3, to będziemy mogli postawić inne komórki, które będą wokół siebie i one będą się same wzmacniać i to będzie wtedy działać porządnie. On jest duży chyba, no właśnie, on jest taki duży. To jest taki duży właz. Tylko niestety jest taki problem, ale to jest niestety wina Minecrafta i tego, że jest w jawie, a przynajmniej tego, jak został zaprogramowany, że dopóki animacja się nie skończy, to ten blok nie może być trwały, czyli możemy przenikać przez niego, nawet jeżeli animacja trwa, ponieważ tego bloku już tam w rzeczywistości nie ma. A teraz możemy dalej przechodzić przez niego, bo ten blok nie istnieje i dopiero się teraz pojawia ponownie, więc. Dopiero teraz możemy ponownie. 7 żelaza, to wywalam. Dopiero teraz możemy ponownie się. O! Jeju, to ma 3 aż użycia, ale fajne. Dopiero możemy przejść. No dobrze, w każdym razie wykonaliśmy tylko kilka niestety questów w tej drugiej części odcinka, ale opowiedziałem wam dużo rzeczy. Mamy już z tego co widzę 17 minut, więc będę musiał to jakoś ładnie wyciąć, żeby było w porządku. Ale myślę, że to nie będzie problem. W każdym razie bardzo wam dziękuję za oglądanie, ale to brzydko wygląda. Nie no, jadę się przespać, co ja takiej żółci będę się żegnał? No raczej nie. Prześpię się i dopiero wtedy się zobaczymy. Znaczy pożegnamy. Jeju, coś już nie wiem, coś jestem rozproszony. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz, jeżeli wam się oczywiście spodobało. Odcinki są codziennie o 18 i. Cześć! Mógłbym sobie zrobić tą emotką, na przykład o, cześć! Albo na przykład, nie wiem. Cześć!